Mam romans z psychiatrią od 30 paru lat. Teraz mogę już powiedzieć, że jest to romans, ponieważ doświadczyłam też dużo dobrego i teraz zdrowieję na starość, tak mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi o moje doświadczenia z leczeniem, to były też koszmarne. I pierwszy pobyt w szpitalu, pamiętam, że był w zupełnie nieświadomości, dlaczego ja tam jestem i po co. I nikt wtedy mi nie wyjaśnił, co to jest kryzys psychiczny i dlaczego się tam znalazłam. Także w ogóle miałam poczucie takie, że jestem tam zupełnie niepotrzebnie, że jestem zdrowa, nic mi się nie dzieje. Natomiast w późniejszych latach też były niedobre doświadczenia z szpitalami psychiatrycznymi i nawet mogę powiedzieć, że 9 lat temu byłam w szpitalu na oddziale kobiecym, gdzie były koszmarne warunki, po prostu poniżające człowieka. Były toalety bez drzwi, w ogóle otwarte. Rozumiem, że to był oddział kobiecy, także może uważali, że się nie będziemy krępować, ale i tak to było strasznie krępujące. Z koleżanką miałyśmy dyżury, że jedna stała, jak druga załatwiała swoje potrzeby po prostu, żeby nikt nie wszedł. Łazienka też była z jedną wanną w sali przeszklonej, gdzie wszystko było widać, także nie było żadnej intymności i to było poniżające. I było mało terapii, także mogę powiedzieć, że to było niedobre, że byłyśmy tam i nie miałyśmy się czym zająć. I kiedy się jest w takim szpitalu, bardzo potrzebne są zajęcia. Bardzo potrzebne są psychoterapie, muzykoterapia, terapia zajęciowa, żeby nie mieć poczucia całkowitej bezczynności.